Cześć, witajcie w tym bardzo spontanicznym odcinku, ponieważ nie planowałem teraz nagrywać nic, ale zobaczyłem to wczorajsze nagranie, kiedy to babcia, starsza pani zrobiła coś, czego ja bym pewnie nie zrobił, raczej na pewno bym tego nie zrobił, raczej bym po prostu odwrócił się do tej dziewczyny i powiedział hej, w ogóle weź odejdź, daj nam po się pomodlić, no nie, weź, nie wiem, odsun się. No i ta starsza pani pokazała coś, pokazała... Coś, na co ja się w mojej głowie nie mogę pogodzić z tym. E, jakiś czas temu widziałem nagranie, kiedy papież zrobił coś podobnego. I całował po butach tam kogoś, nie pamiętam kogo, i ja byłem trochę oburzony po prostu, tak? My się sobie, kurczę, no w ogóle to my się tylko dajemy kopać po tyłkach. W ogóle jesteśmy strasznymi luzerami. E, tak, tak sobie myślę o tym często, bo wtedy to jest moje myślenie ludzkie. A królestwo jego nie jest z tego świata. I wszystko się wtedy zaczyna zgadzać. Królestwo jego nie jest z tego świata. I dlatego będziemy mieli czasami takie poczucie, że Hello tak nie zrobię. Tak naprawdę nie zrobię. Nie będę. Nie będę taki wobec tych aktywistów, którzy nas obrażają. No pewnie, że nie, no bo naturalnym odruchem jest to, żeby zareagować w jakiś sposób. no Może nie takim od razu, żeby się bić, chociaż niektórzy gotowi są chwycić za miecze, bo są tacy artyści. Natomiast tutaj. Jestem ciekaw w ogóle co powiedzą ludzie tacy wo wojujący w kościele, którzy ciągle potrzebują bronić kościoła i właśnie bronią go w taki sposób, że no chcą ewidentnie pokazać to, że my nie damy sobie w kaszę dmuchać, no nie, tak, wiecie, no, w takim kontekście niekoniecznie, żeby bombardować miłością, bo to też Wiecie, to lin, ta linia wydaje się taka, taka cienka, nie? że bombardować miłością, no ale też nie jesteśmy naiwni, też nie bądźmy tacy w ogóle hipisowscy za bardzo i tak dalej, bo temat jest taki: ta linia nie? między tym, żeby zachować się z miłością, ale już nie naiwnością, jest dosyć taka, wydaje się cienka, za bardzo czasami elastyczna. I według takich ortodoksyjnych katolików mi się wydaje, może się mylę, to to okazywanie miłości często według w ich oczach może być oznaką bardziej pokazywania ciągle właśnie, że my jesteśmy tacy katolicy, co się ładujemy sami pod buta po prostu, no i że my się w ogóle jakby nie liczymy jako, no, że nasze zdanie nie powinno się za bardzo liczyć. Takie mam wrażenie, że, że jest to takie ciągłe niezrozumienie tej miłości, no bo to jest trudne zrozumieć miłość, no ludzie, no. Ale jestem ciekaw, co teraz powiedzą takie osoby właśnie, które no tak y, dosyć twardo podchodzą do tego. Ja osobiście po ludzku też do tego twardo podchodzę. Mnie to denerwuje, tak, jak oni obrażają po prostu to, co, w co ja wierzę, no i plują na to. I ja mam ochotę po prostu walnąć w łeb, nie? Albo powiedzieć coś brzydkiego. To jest trudne. Ale y, to, co zrobiła ta starsza pani, to wiecie, co ona zrobiła? Ja właśnie sobie zapisałem tylko taką krótką notatkę, żeby tutaj to po, żeby tutaj mieć jakoś konstruktywnie to mniej więcej powiedzieć. I szybko przyszła mi taka niesamowita myśl, że ona umniejszyła swojej chwale na, na chwałę Pana Boga. No I tutaj jest klucz, żeby olała totalnie to, że ona będzie po prostu taka, okaże się w tym momencie, ojej, jesteś marna, jestem, masz swoją godność i tak dalej. I nagle ty masz się płaszczyć przed tym, który cię opluwa. Wiesz, pocałować jeszcze jej buty za to, co ona teraz wyczynia? Mam to zrobić? No nie? I wiesz, i wiecie, w ogóle, no na pewno tak nie zrobię. Ja tak po ludzku to tak nie zrobię, właśnie po ludzku tak nie zrobię. A ja mam wierzyć, starać się zbliżać do tego co nie jest z tego świata właśnie. To jest chrześcijaństwo, ono jest tak odjechane, tak niesamowite. I tutaj znowu Królestwo Jezusa pokazało, Królestwo Boże pokazało moc, nie? Że widzicie? Nie zrobiliście tego, co po ludzku wydawało, wydawałoby się wam dobre, dobre że ta Pani nie zaczęła jakoś tam bronić i wojewać. tylko zrobiła coś takiego, że umniejszyła swojej godności, jakby można powiedzieć po ludzku, tak? Ona położyła się no wiecie no to jest wyobraźcie sobie że macie to zrobić to jest dla nas takie to jest takie ujmujące nie sam się odzierasz z jakiejkolwiek godności tak troszeczkę można by to yy, poczuć nie że ja bym to miał zrobić to bym się poczuł że okazałem się totalnym słabym uszem nie i w tej słabości tym, co ona zrobiła pozbawiła się jakiejkolwiek swojej chwały na chwałę Pana Boga jak widziałem ten obrazek, kiedy ta dziewczyna się żegna, w ogóle jak się przytula do tej pani, żeby ona już nie płakała, no to już mam, mi się łzy w oczach zbierają. To jest, to jest właśnie to, jak ja doświadczyłem Pana Boga. To jest obraz takiego Jezusa, jakiego ja znam, no nie? To jest bardzo trudne, żeby wyłączać, wyłączać, chyba przemodlić trzeba w sobie tą właśnie tę taką skłonność do takich ludzkich yy, odruchów, tak? Znaczy, no, już też nie można powiedzieć, że ludzkie odruchy są złe. Chodzi o to, że królestwo Jego nie jest tego świata, więc, więc przychodzisz do Pana Boga, modlisz się właśnie o to, żeby być w stanie z taką wiarą zrobić coś tak radykalnego, jak ta Pani zrobiła. Pani, która no, normalnie nie, nie wiem, to jest dla mnie to jest po prostu totalna bomba, nie? To co ona zrobiła. Nie widziałem czegoś takiego, nie wiem do czego to porównać w ogóle. Pokazała mi coś. Yy, nie wiem, nawróciła mnie chyba w jakimś stopniu, że pokazała mi, widzisz, ty możesz kombinować po swojemu, nie? Możesz po prostu mieć niewiadomo, jakie pomysły, tutaj przegadasz ich i tak dalej. Yy, mieć argumenty, zbierać wiedzę teologiczną. A ta pani po prostu zrobiła coś takiego i oczywiście to jest może później wydarzyć się wiele różnych rzeczy, prawda? Ale jednak myślę, że to jest pewien znak dla nas, żebyśmy zaufali miłości, żebyśmy właśnie modlili się o to, żebyśmy potrafili zrezygnować, z, żebyśmy potrafili zrezygnować z własnej chwały. Za chwały Pana Boga. Amen.